Witam na YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli na ekranie widzicie dzwoneczek, kliknijcie nań, by być powiadomionymi o naszych kolejnych filmach. Obok macie słowo subskrybuj. Kliknijcie na nie, jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego programy za wartościowe. Pomoże nam się to przebić przez tysiące innych kanałów i zaistnieć w internecie. Prosimy o wsparcie naszej działalności. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Dziękujemy tym, którzy nas wsparli. Możecie być pewni, że Wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup nowego sprzętu, podniesienie poziomu naszych nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie dane na ten temat znajdziecie w opisie programu. Jeśli możecie jeszcze coś dobrego uczynić, to rozsyłajcie nasze materiały, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Pomożecie nam w ten sposób docierać do coraz szerszej publiczności. Pozostawiajcie komentarze pod naszymi filmami i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby spotkać się z nami i porozmawiać, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy program się spodobał, łapka do góry. Nie! Nie zgadzam się. Kto to jest Jahwe? Nie znam go, a Izraela nie wypuszczę. Odrzekł Amenhotep II Mojżeszowi, gdy zażądał od władcy Egiptu wolności dla Hebrajczyków. Aby złamać opór faraona, Bóg zesłał na Egipt dziesięć plag. Podczas pierwszej plagi Nil i wszystkie wody w Egipcie zamieniły się w krew. Gdy druga spadła na Egipt, żaby oblazły kraj i były wszędzie. Trzecia plaga komarów, wszy, robactwa i insektów dała się Egipcjanom tak we znaki, że wreszcie kapłanie egipscy uznali jej boskie pochodzenie. W czwartej roje much końskich, gzów, dużych kąsających owadów zaatakowały Egipt. Piątej bydło egipskie i zwierzęta domowe łącznie z tymi które czczono zdechło. W szóstej Egipcjan obsypały wrzody i pryszcze. Nawet najpiękniejsze kobiety faraona wyglądały odrażająco. Siódma przyniosła potężną burzę gradową, która zniszczyła zabudowania, roślinności pola, zabiła ludzi oraz zwierzęta. W ósmej pladze nad Egipt nadleciała szarańcza i pożarła resztę zieleni, która jeszcze pozostała. Zrujnowany kraj znalazł się na krawędzi klęski. Dwóri kapłani nakłaniali amenhotepa, aby spełnił życzenie Mojżesza, by nie dopuścić do dalszego spustoszenia Egiptu, ale faraon nie ustępował. Podczas dziewiątej plagi Egipt na trzy dni spowiły tak gęste ciemności, że można było je prawie dotknąć. W skutek dziesiątej plagi zmarli jednej nocy wszyscy pierworodni synowie Egipcjan, a wśród nich Webensenu, pierworodny syn Amenhotepa II. Wtedy dopiero Faraon nakazał Izraelitom natychmiast opuścić Egipt. Czy historia plag się jeszcze powtórzy? Jeśli tak, to kiedy i w jakich okolicznościach? Oraz kogo dotknie? Czym w ogóle są plagi? Mały słownik języka polskiego, państwowego wydawnictwa naukowego, wyjaśnia, że plagi to klęski, nieszczęścia, dopusty lub kara. W XIII rozdziale Apokalipsy. Czytamy o bestii wychodzącej z morza, mającej dziesięć rogów i siedem głów, będącej zlepkiem pantery niedźwiedzia i lwa, prześladowała lud Boży, bluźniła Bogu, a jej supremacja trwała 1260 lat. Śmiertelnie raniona mieczem wyleczyła się i cała ziemia poszła za nią. W poprzednich wykładach wyjaśniłem, że chodzi tu o rzymskie papieństwo. W drugiej części XIII rozdziału Apokalipsy Jan opisuje wschodzące z ziemi zwierzę mające rogi podobne do baranich i mówiące jak smok. W poprzednich wykładach wyjaśniłem, że zwierzę symbolizuje protestancką Amerykę. Janowi objawiono, że Ameryka wejdzie w sojusz z Watykanem, by ustanowić nowy porządek świata. Nowy ład będzie zakładał jedność również na płaszczyźnie religijnej. Kult niedzieli, zapoczątkowany przez Kościół Rzymski, jest wspólny prawie całemu chrześcijaństwu. Protestanckie wspólnoty Ameryki, przy poparciu katolików, wpłyną na rząd. Aby dla dobra ogółu wymógł obowiązkowe święcenie niedzieli. W ten sposób Ameryka postawi bestii z morza posąg ku jej czci. Wszyscy, którzy będą święcić niedzielę, mówiąc proroczym językiem, oddadzą pokłon posągowi bestii i przyjmą jej znamię. Ci, którzy tego nie uczynią, będą objęci sankcjami a w końcu skazani na wyeliminowanie. Ustawy niedzielne uderzą w sabatarian, czyli chrześcijan święcących sobotę, tak jak Bóg nakazał w czwartym przykazaniu Dekalogu. W katolickim przekładzie Pisma Świętego starego i nowego testamentu Jakuba Wójka w wydaniu trzecim z 1962 roku, posiadającym pozwolenie druku, wydane przez kardynała Karola Wojtyłem, przyszłego papieża Jana Pawła II, treść czwartego przykazania brzmi: Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje. Ale dnia siódmego, sabat pana boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty. Ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest a odpoczął Dnia Siódmego i dlatego pobłogosławił Pan Dniowi Sobotniemu i poświęcił go. Z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski w obrządku katolickim wszedł w miejsce Biblii Jakuba Wójka nowy katolicki przekład Pisma Świętego zwany Biblią Tysiąclecia, wydawnictwa Pallotinum. W piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia z 2000 roku, opatrzonej imprimatur oraz wstępami Jana Pawła II i prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, treść czwartego przykazania brzmi: Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień za siódmy jest szabatem Pana, Boga Twego, nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię i morze oraz wszystko, co w nich siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan Dzień Szabatu i uznał go za święty. W słowniku Biblii Tysiąclecia jest wyjaśnione, że Szabat to Sobota, siódmy dzień tygodnia poświęcony kultowi Boga. Sobota, zgodnie z czwartym przykazaniem biblijnego dekalogu, jest świętym siódmym dniem tygodnia. Wskazuje ona na Boga jako władcę świata, z tego tytułu, że powołał go do istnienia. Jest źródłem wszelkiego bytu. W jego rękach jest nasze tchnienie od niego zależą wszystkie nasze drogi i utrzymuje wszystko swoją mocą. W Biblii nazywana jest znakiem Boga lub jego pieczęcią. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Jej święcenie korzeniami tkwi w starożytnych kultach solarnych. Nie ma w Biblii żadnego zapisu nakazującego jej święcenie z powodu zmartwychwstania Jezusa. Cesarz Konstantyn Wielki w 321 roku ustanowił niedzielę dniem wolnym od pracy w imperium rzymskim. Kościół rzymski przejął niedzielę i usankcjonował jej świętość, usuwając sobotę. Dlatego zmienił czwarte przykazanie dekalogu na trzecie, którego treść w formule katechetycznej brzmi: Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, tłumacząc wiernym, że chodzi tu o niedzielę. Niedziela jest znakiem władzy Kościoła Powszechnego, a jednocześnie buntem wobec Boga, wynoszeniem się ponad stwórcę. Dlatego w Apokalipsie nazywana jest znakiem bestii, piętnem bestii lub znamieniem zwierzęcia. Proctwo zapowiada, że w przyszłości rozegra się walka sił zła przeciwko prawu Bożemu, kościelne nakazy niedzielne usankcjonowane przez państwo będą wymagać święcenia dnia wywyższającego autorytet bestii z morza. Czwarte przykazanie Biblijnego Dekalogu wymaga czci Boga przez święcenie soboty. W tym końcowym konflikcie, kiedy prawa ludzkie zastąpią Boże, wierni Bogu ludzie będą poddani doświadczeniom. Jan opisując te wydarzenia, podaje. I tutaj czytam z czternastego rozdziału Księgi Apokalipsy, werset 12. Tu się okaże, Wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. W obliczu nadchodzących wydarzeń, Apokalipsa wzywa świat, aby uznał autorytet Boga Stworzyciela i oddał hołd Bogu, który wszystko powołał do istnienia. Popatrzmy na XIV rozdział Apokalipsy, wersety 6 i 7. I widziałem innego Anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. W jaki sposób oddajemy pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód, święcąc sobotę, której świętość Bóg uzasadnił słowami kończącymi treść czwartego przykazania biblijnego dekalogu. Spójrzmy szybciutko do księgi wyjścia, 20 rozdział i werset 11. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, może i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień Sabatu i poświęcił go. Apokalipsa ostrzega ludzi, aby, gdy zostaną wydane ustawy niedzielne, zachowali wierność prawu Bożemu, a nie ludzkiemu. Prorocze ostrzeżenia zapowiadają, że na tych, którzy odrzucą autorytet Boga, znieważając sobotę, a okażą posłuszeństwo posągowi bestii, święcąc niedzielę, zostanie wylany gniew Boży. Popatrzmy na XIV rozdział Księgi Apokalipsy. I tam czytam od wersetu dziewiątego po dziesiąty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. Jan wyjaśnia, że czystym winem gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu, które zostanie wylane na czcicieli zwierzęcia, depczących prawo Boże. I przyjmujących piętno bestii jest siedem plag ostatecznych. W piętnastym rozdziale i pierwszym wersecie Apokalipsy czytamy: I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny siedmiu aniołów, siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Z Apokalipsy wynika, że siedem plak ostatecznych zostanie wylanych po wydaniu ustaw niedzielnych przez posąg zwierzęcia. Dotkną one tych, którzy zlekceważą autorytet Boga, przyjmując na jego miejsce autorytet bestii i jej posągu, odrzucając święcenie soboty na rzecz niedzieli. W Biblii siódemka jest liczbą kojarzoną z pełnią, Dlatego plak ostatecznych będzie siedem, bo jak zapisał Jan, będzie to pełne czyste wino gniewu Bożego, na którym zakończy się gniew Boży w ostatniej walce prawdy z fałszem przed powrotem Jezusa i zakończeniem doczesnej historii. Objawiona Janowi na Patmos pod koniec I wieku wizja siedmiu plak ostatecznych zawarta jest w 15. i 16. rozdziale księgi Apokalipsy. Na jej początku apostoł zapisał, czytam piąty werset 15. rozdziału Apokalipsy. A potem widziałem i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa Jan ujrzał wizji świątynię namiotu świadectwa w niebie, czyli świątynię Bożą. To, co w niej widział, opisał wcześniej w czwartym i piątym rozdziale Apokalipsy. Widział tam tron Boży, na którym zasiada Bóg Ojciec. Przed tronem baranka jakby zabitego, czyli Jezusa, naszego Zbawiciela i Orędownika. Obok tronu Płonących siedem lamp, symbolizujących ducha świętego. Czterej cherubowie, pełni oczu wewnątrz i zewnątrz, dniem i nocą wielbią Boga, stojąc przy tronie. Dalej wokół tronu stoją dwadzieścia cztery trony, na których zasiada dwudziestu czterech starszych, odzianych w białe szaty, mających złote korony na głowach. Oddają oni hołd Bogu i Barankowi. Dalej stoją nieprzeliczone rzesze aniołów. Prorok określił świątynię Bożą „namiotem świadectwa”. Tak nazywano świątynię, bo przechowywano w niej arkę przymierza, w której złożono dekalog wypisany na kamiennych tablicach, zwany świadectwem. Jan we wcześniejszej wizji widział w miejscu najświętszym świątyni w niebie, gdzie stoi tron Boga, Dekalog złożony w skrzyni przymierza. Wspomina o tym w Księdze Apokalipsy w rozdziale 11 i wersecie 19. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie. I ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Wszystko to podkreśla fakt, że dekalog, Łącznie z czwartym przykazaniem, wskazującym na Sobotę, jest wieczny i niezmienny. Na nim opiera się władza i sądy Boga. Jest święty jak Bóg jest święty, jest wieczny i niezmienny jak Bóg jest święty i niezmienny. Jego łamanie doprowadziło do tego, że Ziemia stała się planetą śmierci i zła, a jej uratowanie pociągnęło za sobą śmierć Syna Bożego. Z otwartej świątyni Wyszło siedmiu aniołów, każdy odziany odświętnie w czyste lśniące płótno. Przez pierś byli opasani złotą szarfą, jak honoruje się prezydentów, królów czy generałów wybranych do wielkich zadań. W rękach trzymali złote czasze, pełne gniewu Bożego, które wręczył im jeden z czterech cherubów stojących przy tronie Boga. W piętnastym rozdziale czytamy od wersetu szóstego po ósmy. I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plak, odzianych w czyste lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieku. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. Gdy w historii biblijnej objawiały się sądy Boże, to towarzyszyły temu błyskawice, grzmoty, dym, ogień i głos trąby. To samo się stało, gdy siedmiu aniołów z czaszami gniewu Bożego wyszło ze świątyni. Wtedy Jan usłyszał, jak ze świątyni donośny głos wydał aniołom polecenie, aby wylali siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. 16 rozdział Apokalipsy, werset pierwszy. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: „Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię”. Pierwszy anioł wylał czaszę swoją na ziemię. Wtedy na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon Jego posągowi, wysypały się wrzody. Przeczytajmy drugi werset: I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon Jego posągowi. Jakie to były wrzody? Biblia Warszawska podaje, że złośliwe i odrażające. Biblia Tysiąclecia, że złośliwe i bolesne. Biblia Jakuba Wójka, że złośliwe i srogie rany. A Biblia Gdańska, że złe i szkodliwe wrzody. Będzie to bolesna plaga, <laughs> ponieważ greckie słowo helkos oznacza ranę, zwłaszcza ropiejącą. Lub wrzut i bolące miejsce. Do słowa helkos dodane są jeszcze dwa przymiotniki zły i złośliwy, co potęguje ich szkodliwość. Plaga pierwsza dotknie ludzi, którzy podporządkowali się sojuszowi protestancko-katolickiemu i władzy świeckiej, wymagającemu święcenia niedzieli. Ci, którzy zachowają wierność Bogu, święcąc sobotę, chociaż prześladowani, będą wolni od tej plagi. Podobnie za dni Mojżesza, plaga wrzodów i pryszczy dotknęła tylko Egipcjan. Drugi anioł wylał swoją czaszę na morze. Wtedy jego wody zamieniły się w krew. Jan dodał, że w krew jakby z umarłego, gęstą, brunatną. Wskutek tej plagi życie w morzach zginęło. Jan napisał w wersecie trzecim: A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Skutki tej plagi są niepojęte. Co przyniesie zagłada życia w morzach? Jak wpłynie na świat? Przemienienie się wód morskich w krew jakby z umarłego. Ilość tlenu w powietrzu zubożeje, gdyż gaz ten w większości wytwarza i oddaje do atmosfery plankton. Odbije się to fatalnie na ludziach i organizmach potrzebujących tlenu do życia. Być może temperatura na Ziemi wzrośnie, a w strefie polarnej spadnie, bo oceany stabilizują klimat. W dzień pochłaniają energię cieplną Słońca, zapobiegając nadmiernemu nagrzaniu się, a w nocy oddają, zapobiegając nadmiernemu schłodzeniu się środowiska. Strefy polarne zmarzną, a równikowe będą się gotować ustaną prądy morskie i nastanie klimatyczny chaos. Trzecią plagę Jan tak opisał, werset od czwartego po siódmy: a trzeci wylał czasę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem Anioła wód mówiącego: sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był święty żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Taka plaga spadła na Egipt za dni Mojżesza. Wszystkie wody w Egipcie, Nil, jego kanały i zalewy, zbiorniki wód nawet w naczyniach zamieniły się na siedem dni w krew. Egipcjanie na próżno kopali studnie w poszukiwaniu wody. Podobnie będzie, gdy trzecia plaga ostateczna nawiedzi świat. Rzeki, jeziora, stawy, potoki, różne zbiorniki wypełni krew. Z kranów zamiast wody popłynie krew, woda w butelkach zamieni się w krew. Aż trudno w to uwierzyć. Jak długo będzie trwać trzecia plaga ostateczna? Co spowoduje brak wody pitnej chociażby przez kilka dni? Jak sobie poradzą z tym miliony żyjące w wielkich aglomeracjach miejskich? Ile istnień pochłonie ta plaga? Anioł Wód uzasadnił słuszność tej plagi tym, że jest to wyrok Boży na ludzi, którzy prześladowali wiernych Bogu Sabatarian. Skoro przelewali ich niewinną krew, niech teraz ją piją. Słowa anioła Wód przekonują mnie, że w pladze trzeciej jest mowa o rzeczywistej krwi. Jan zapisał, że również ołtarz w niebiańskiej świątyni potwierdził sprawiedliwość Bożego wyroku. O czwartej pladze Jan napisał: Popatrzmy na wersety ósmy i dziewiąty. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga. Który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. Czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce. Temperatura na ziemi stanie się nie do zniesienia. Co dzieje się obecnie, gdy mamy do czynienia z upałami? Ludzie słabsi umierają, kryjemy się w domach, wszystko schnie. Uprawy marnieją, spada poziom wód, pożary trawią rozległe tereny, płoną lasy i giną zwierzęta. Proctwo mówi, że ludzie będą popaleni wielkim żarem, mimo cierpień wskutek plag, zamiast szukać miłosierdzia, będą bluźnić stwórcy. Jak bardzo będzie dalekie od Boga ostatnie pokolenie żyjące przed powrotem Jezusa. Niektórzy wskazują na to, że upały czwartej plagi są naturalną konsekwencją plagi drugiej i trzeciej. Gdy wody morskie i lądowe zamienią się w krew, tak jak wspomniałem, omawiając plagę drugą, stracą one właściwości stabilizujące klimat Ziemi, przez co temperatura na naszej planecie gwałtownie wzrośnie. Piątą plagę Jan opisał następująco, wersety 10 i 11. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Piąty anioł wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia, a wtedy jego królestwo pogrążyło się w ciemnościach. Interpretacja Piątej Plagi Ostatecznej nastręcza pewne trudności. Interpretując ją dosłownie, możemy powiedzieć, że Piąty Anioł wylał swoją czaszę na Watykan, który możemy uznać za tron zwierzęcia. Watykan tron Kościoła katolickiego spowiją ciemności. Ogarną również Królestwo zwierzęcia. Trudno jest to uchwycić, czym jest królestwo zwierzęcia, czy są to obszary, na których niepodzielnie panuje katolicyzm. Jeśli tak, to plaga ta jest podobna do dziewiątej plagi egipskiej, kiedy to gęste ciemności spowiły starożytny Egipt na trzy dni. Inni badacze Apokalipsy tłumaczą Piątą Plagę następująco. Unia Watykanu i protestanckich Kościołów, wsparta władzą świecką, wymusi święcenie niedzieli, sugerując, że nowy porządek pomoże rozwiązać problemy świata. Zamiast tego Ziemię dotkną plagi. Powodując mega problemy i cierpienia ludzkości, która odrzuciła Boże Prawo i prześladuje sabatarian. Gdy czcicieli zwierzęcia ogarną wrzody, będą szukać ratunku w swoich kościołach, ale ich przywódcy religijni okażą się bezradni. Gdy morza, a potem wody lądowe zamienią się w krew, Ludzie ci będą żywić nadzieję, że ich duchowni wyproszą u Boga zmiłowanie i pomoc. Nadzieja ta okaże się płonna. Upały czwartej plagi jeszcze bardziej spotęgują ich cierpienia, także wpadną w rozpacz. Zauważą wtedy, że rządy i kościoły, które obiecywały im lepsze jutro, nie mogą zaradzić plagom, a Bóg ich nie wysłuchuje. Poczują się oszukani, stracą zaufanie i wiarę do Kościoła rzymskiego. W ten sposób mrok ogarnie królestwo zwierzęcia panujące w umysłach jego czcicieli. Tron to symbol władzy, gdy więc plaga piąta wylana zostanie na tron zwierzęcia, jego królestwo ogarną ciemności w tym sensie, że władza i prestiż Kościoła katolickiego załamią się. Cierpienia czcicieli zwierzęcia Jan dosadnie opisał słowami, że gryźli z bólu swoje języki. Chociaż w ich oczach zwierzę straciło prestiż, nie opamiętali się. Zamiast szukać Bożego przebaczenia i wejrzeć w siebie, swą agresję kierują przeciwko Bogu, bluźniąc mu. Zapisy te oddają charakter ostatnich pokoleń żyjących na Ziemi przed powrotem Chrystusa. Wydaje się, jakby ci ludzie byli już niezdolni do tego, aby się nawrócić. Czciciele zwierzęcia bluźnią Bogu z powodu bólów i wrzodów. Znaczy to, że plagi są wylane wszystkie naraz, albo są wylewane jedna po drugiej, ale wcześniejsze. Trwają nadal, gdy wylewane są następne. Plaga szósta nawiązuje do starożytnego Babilonu. Od 605 roku przed naszą erą, Judejczycy przebywali w niewoli babilońskiej. Jerozolima i świątynia Jahwe leżały w ruinie. Ponad wiek przed tymi wydarzeniami Bóg zapowiedział, że wzbudzi na wschodzie władcę który podbije Babilon, a Żydom da wolność. Prorok napisał i tutaj odwołujemy się do Starego Testamentu, do księgi proroka Izajasza, najpierw do rozdziału 41 i czytam werset drugi, a potem dwudziesty piąty. Któż wzbudził na wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku? który poddaje narody swojej mocy i podbija królów, którego miecz ściera ich jak proch, a łuk rozwiewa jak plewę. Wzbudziłem na północy męża i przybył. Na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia, zdeptał władców na błoto tak, jak garncarz ugniata glinę. Oraz 46 rozdział księgi Izajasza i czytam werset 11. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię. Proctwa Izajasza. Wypełniły się w osobie króla perskiego Cyrusa II Wielkiego. W 539 roku przed naszą erą Persowie i Medowie oblegli Babilon. Cyrus zastanawiał się, jak opanować tą niezdobytą twierdzę. Wreszcie podzielił armię na trzy części. Pierwsza i druga została rozlokowana tam, gdzie Eufrat wpływał i wypływał z miasta. Trzecia część Przekopała kanał i skierowała wody Eufratu w kanały do zalewu przed Babilonem. Gdy poziom wody w rzece opadł, Medowie i Persowie korytem Eufratu weszli do miasta. Babilonczycy nie spodziewali się ataku z tej strony i nie zamknęli tych fragmentów systemu obronnego miasta. Po zdobyciu Babilonu, Cyrus obdarzył Hebrajczyków wolnością. Ten sposób zdobycia Babilonu, wysuszenie Eufratu, niezamknięcie przez Babilończyków rzecznych zabezpieczeń i wyzwolenie Żydów przez Cyrusa zostały przepowiedziane na ponad 100 lat wcześniej przez proka Izajasza i znowu sięgamy do jego księgi do rozdziału 44. Czytam wersety od 27 po 28, który mówię do Toni. Wyschnij, ja wysuszę Twoje strumienie. Który mówię o Cyrusie, on, moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę. I który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Popatrzmy teraz na kolejne wersety, 45 rozdział. I tam od wersetu pierwszego po trzeci. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory i dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności abyś poznał że ja jestem pan który cię wołam po imieniu bóg izraela również późniejszy od izajasza prorok jeremiasz zapowiedział że opad wód eufratu będzie drogą do upadku babilonu i tu popatrzmy na 50. rozdział księgi proroka Izajasza i przeczytam werset 38. Posłucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów, i przez owe straszydła zgłupieli. Posłucha na jego wody. Apokalipsa wskazuje, że współczesnym Babilonem. Jest rzymskie papiestwo, przyrównane do wszetecznicy, bogatej, pijanej krwią świętych, pojącej świat winem zwiedzenia. Jan o tym tak napisał w XVII rozdziale Apokalipsy i wersecie piątym. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic, i obrzydliwości ziemi. Jan napisał, że rozsiadła się ona nad wieloma wodami i wyjaśnił, że są one symbolem ludów, tłumów, narodów i języków. W wersycie 15 czytamy: I mówi do mnie, Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Jak Cyrus przybył ze wschodu podbić Babilon i dać Żydom wolność, tak królami ze wschodu słońca jest Chrystus i jego aniołowie, który przybędzie zakończyć doczesną historię świata i wybawić lud boży. Biblia nazywa wielokrotnie Chrystusa królem, a wschód słońca kojarzy z bożymi działaniami na rzecz jego wiernych. Jak więc zrozumieć szóstą plagę? Gdy ludzie zorientują się, że bestia jej sojusznicy są bezsilni wobec plag i nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, utracą do niej zaufanie. Cofną swoje poparcie i odwrócą się od niej, a kościół bez poparcia mas wiernych utraci moc. Odpływ wiernych od powszechnego chrześcijaństwa i cofnięcie poparcia dla rzymskiego papiestwa i sprzymierzonego z nim upadłego protestantyzmu zostały przedstawione jako wyschnięcie wód Eufratu. Ludzie, gdy odwrócą się od zwierzęcia, ich uwaga zostanie skierowana na zbliżający się powrót Jezusa. Jak wieść o narodzinach Jezusa w Betlejem, przyniesiona przez mędrców ze wschodu, ogarnęła Jerozolimę, tak podczas szóstej plagi wieść o rychłym powrocie Chrystusa ogarnie świat, przygotowując w ten sposób drogę na jego przyjście. Czciciele zwierzęcia zorientują się, że zostali oszukani, odwrócą się od Babilonu. Skierują swą uwagę na powrót Chrystusa. W ten sposób otworzy się droga dla królów od wschodu słońca. Świat dojrzeje na wypełnienie się paruzji. Kto skieruje uwagę cierpiących plagi i rozczarowanych zwierzęciem ludzi na rychły powrót Jezusa? Adwentowi sabatarianie którzy pozostaną Bogu wierni, nie oddając pokłonu posągowi zwierzęcia i nie przyjmując jego piętna. Według relacji księgi Daniela, za dni babilońskiego króla Nebukadnezara, trzej Hebrajczycy nie oddali pokłonu złotemu posągowi wystawionemu w dura i zostali przez Boga wybawieni od śmierci w rozpalonym piecu. Ich wierność i cudowne ocalenie sprawiły, że król wydał dekret, że Jahwe jest Bogiem najpotężniejszym. Podobnie wierność sabatarian, którzy nie oddadzą pokłonu posągowi zwierzęcia i nie przyjmą jego znamienia, spowoduje, że świat zwróci na nich uwagę, przez co dowie się o ich nadziei powrotu Jezusa. Jak kiedyś przez trzech wiernych Hebrajczyków, Babilonia usłyszała o jachwę, tak przez wiernych Bożym przykazaniom Sabatarian, świat dowie się o rychłym powrocie Jezusa. Gdy mędrcy ze wschodu przybyli w związku z narodzinami Chrystusa do Jerozolimy, miasto przeraziło się, a Herod postanowił go zgładzić. Gdy ludzie. Rozczarują się bestią, a świat obiegnie wieść o rychłej paruzji. Siły zła postanowią zniszczyć adwentowych Sabatarian i stłamsić prawdę o bliskim przyjściu Chrystusa. Wskażą na nich jako winnych plagom nękających Ziemię. Jan napisał, popatrzmy na szesnasty rozdział Apokalipsy, rozdział szesnasty. Wersety od XIII po XIV. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. I są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata. Aby ich zgromadzić na wojnę w Wielki Dzień Boga Wszechmogącego. Trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzą z paszczy Smoka, czyli szatana, z paszczy zwierzęcia, czyli papiestwa, i z ust fałszywego proroka, czyli protestantyzmu. Duchy te, czyli demony, zjednoczą rządzących przeciw Sabatarianom. Będą czynić cuda, by przekonać ich do swych racji. Jan w następnym rozdziale Apokalipsy opisał to bardziej zrozumiale. Popatrzmy na 17 rozdział Apokalipsy wersety 13 i14. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem. Lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów. A z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Walka z barankiem, wojna w Wielki Dzień Boga Wszechmogącego, to próba unicestwienia ludu Bożego święcącego Sabat. Biblia uczy, że walka z Kościołem Bożym jest walką przeciwko Bogu. Wielki Dzień Wszechmogącego Boga to Dzień Powrotu Jezusa. Gdy świat się zjednoczy, by wyeliminować święcących sabat, przyjdą królowie ze wschodu, czyli powróci Jezus, który ich wybawi, kończąc jednocześnie doczesną historię ludzkości. Dlatego w tym miejscu tekstu opisującego wydarzenia szóstej plagi autor Apokalipsy zapisał obietnicę Jezusa dla wiernych, adwentystycznych Sabatarian. 16 rozdział, 15 werset Apokalipsy brzmi. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony Ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. Aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty Jego. W obietnicy tej Chrystus pociesza ich o swoim rychłym powrocie i dopinguje do uświęconego życia. Opis szóstej plagi kończy się słowami zapisanymi w szesnastym wersecie. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Tekst grecki Apokalipsy podaje, że duchy demonów zbiorą królów ziemi na miejsce, zwane po hebrajsku Armagedon. Hebrajskie słowo Armagedon związane jest ze starożytną twierdzą Megiddo w Galilei. Megiddo było strategiczną bramą Palestyny. Kto panował nad Megiddo, miał klucz do Ziemi Świętej. Dlatego na polach wokół Megiddo rozegrało się w Starym Testamencie więcej bitew niż gdziekolwiek indziej. W kontekście szóstej plagi Armagedon to ziemia, na której siły zła zjednoczą się, by zniszczyć lud Boży. Na niej rozegra się ostatnia bitwa doczesnej historii. Gdy moce świata. Inspirowane przez duchy demonów, zaatakują lud Boży, by zgładzić Go, Chrystus powróci i wybawi swoich wiernych. Wydarzenia bezpośrednio poprzedzające powrót Chrystusa i globalną bitwę Armagedonu wypełnią się podczas wylania siódmej plagi, Jan napisał, werset 17. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: „Stało się. Gdy siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze, od tronu Bożego znajdującego się w świątyni niebiańskiej rozległ się donośny głos mówiący: „Stało się.” Ponieważ głos ten dobiegł Jana od tronu, zapewne był to głos Boga obwieszczający zamknięcie doczesnej historii ludzkości. W 31 roku, konając na krzyżu, Jezus wyrzekł podobne słowa – wykonało się. Oznajmiły one, że przez jego śmierć dokonało się odkupienie ludzkości, gwarantujące każdemu pokutującemu grzesznikowi Boże przebaczenie. Gdy głos ze świątyni oznajmił zakończenie historii ludzkości, prorok usłyszał donośne grzmoty którym towarzyszyły błyskawice. Wcześniej wyjaśniłem, że grzmoty i błyskawice są w historii biblijnej częstym motywem towarzyszącym objawieniu się Boga, jego sądom i interwencji. W wersecie 18 czytamy: I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie Oprócz błyskawic, grzmotów nastąpi największe w historii trzęsienie ziemi. A dalej w wersecie dziewiętnastym czytamy: I rozpadło się wielkie miasto na trzy części. I legły w gruzach miasta Pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I tutaj prorocza symbolika miesza się z językiem rzeczywistym. Wielkie miasto to Wielki Babilon, czyli Wielka Wszetecznica, czyli w rzeczywistości rzymskie papiestwo. Jan wyjaśnia ten symbol w Apokalipsie w 17 rozdziale, w wersecie V oraz 18. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu – Wielki Babilon – Matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Wielkie miasto rozpada się na trzy części, bo jak czytaliśmy, mamy tu do czynienia z koalicją smoka, czyli szatana, bestii, czyli rzymskiego papiestwa i fałszywego proroka, czyli protestantyzmu. Wskutek plag i klęsk poprzedzających paruzję, czciciele zwierzęcia nie mają już złudzeń, że zostali oszukani. Dochodzi do rozpadu sojuszu Watykanu, protestantyzmu i królów ziemi, a rozczarowani ludzie kierują swój gniew przeciwko swoim kościołom i władzom. W gruzach legną też miasta Pogan. Występujące tu greckie słowo etnos, oznaczające Pogan, można też tłumaczyć jako narody. Przed Paruzją wielkie aglomeracje miejskie i inne miasta rozsypią się w gruzy. Już w starożytności prorok napisał, że narody mozolnie budują cywilizację dla ognia i marności. I tutaj chciałbym powołać się na proctwo Starego Testamentu Księgę Jeremiasza, rozdział 51, gdzie w 58 wersecie czytamy co następuje. 51 rozdział, werset 58. W ten sposób ludy trudzą się dla marności, a narody mozolą się dla ognia. Jan wspomina, że gniew Boży spadnie też na wielki Babilon. Jego upadek jest obrazowo opisany w XVIII rozdziale Apokalipsy. O tym napisał też apostoł Paweł, że powracający Chrystus zniszczy rzymskie papiestwo. Tutaj otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Tam drugi rozdział i werset ósmy. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Gigantyczne trzęsienie ziemi obróci w perzynę wszystkie kraje i przewali skorupę ziemską tak, że wyspy pochłonie ocean, a góry zapadną się w otchłań ziemi. Popatrzmy znowu na szesnasty rozdział księgi Apokalipsy i werset dwudziesty. I znikły wszystkie wyspy, i gór już nie było. Wydarzenia siódmej plagi pokrywają się z proroctwem szóstej pieczęci szóstego rozdziału apokalipsy. Z nieba spadnie ogromny grad. Grecki tekst mówi o gradzie ważącym talent. Talent to starożytna miara wagi 34 kg. Mamy tutaj odpowiednik siódmej plagi egipskiej. Ludzie, którzy przeżyją wszystkie te kataklizmy i grad w swojej bezsilności, świadomi końca i przegranego zbawienia, bluźnić będą Bogu. Popatrzmy na werset 21. I spadły z nieba na ludzi ogromne, cetnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Zgnębieni przez świat, Wierni Bogu, adwentowi sabatarianie, którzy wytrwali przy Jego przykazaniach i świętości Sabatu, przywitają powracającego Jezusa, jak zapisał prorok triumfalnym okrzykiem: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę nas powiadomić, a my wyślemy mailem. Na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Oferujemy literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie, jeśli znajdziecie coś dla siebie interesującego, zamówcie, a my wyślemy pocztą. Dzisiaj polecam super książkę, którą kilka razy przeczytałem. Pod tytułem Z Archeologią przez Kraje Biblijne. Przedstawia ona historię największych odkryć archeologicznych potwierdzających wiarygodność Pisma Świętego. Pozdrawiam i do zobaczenia!